Okej, więc na tym skończyła się lekcja eliksirów ze snajpem, który nas tutaj wysyła na lekcję u profesora Kuryla, czyli obrony przed czarną magią. Ja bym sobie tutaj w razie co zapisał. 5%. Kurde, już 5% mamy. A teraz ile będziemy mieli? Osiem procent, kurde, nice. Fajne jest to w tej gierce, że tutaj mamy dokładną datę i godzinę, w jakiej ja to nagrywam, tak więc przynajmniej macie już teraz pewność, o którego dnia to nagrywam i o której godzinie. Tak więc no. We need to collect all those ingredients in time for the next potions lesson. We've got Defense Against the Dark Arts on the third floor now. No to pamiętam, że lekcja obrony przed czarną magią jest na trzecim piętrze, więc... Kurde, weź się ogarnij, Hermiona, daj mi przejść. A dobra, tutaj są drzwi. Dobra, okej, miałaś rację. Jak zwykle, jesteś bardzo mądra. Spokojnie. Nikt w to nie wątpi. Kurde, ten Harry to się od ścian odbija, jakby, kurde, nie wiem, był jakimś... Może ma jakiś fetysz do ścian. Ja tam nie chcę, że tak powiem, wiecie, nastawiać się przeciwko niemu, ale być może tak jest, ja tam nic nie wiem. Powiem tak, nie wiem, nie znam się, ja tu tylko sprzątam i ewentualnie nagrywam. Dobra, dawaj mi, kurde. Dawaj mnie, kurczaki pieczone. Schody. Uroki biblioteka. Jest, obrona przed czarną magią. Lecimy do Kuryla. I chyba po lekcji u Kuryla sobie zakończymy, tak myślę. Trochę krótkawa sesja, ale jednak. Dobra, i gdzie ten Kuryl jest? Wow, ty co to w ogóle? To wygląda jakbyśmy w jakichś lochach byli. O kurcze pieczone. No doubt, you'll soon be completing your collection, Harry. It's defense against the dark arts for the first years, Harry. Uuu, a co tu mamy? Hehe, kolejna karta. Patrzcie, jaki kurde. Ty, ale pak mam. A wizard card pack. Paczka kart. O kurcze, pieczone. Dobra, co tu mamy? Gaspard Shingleton, Gregory the Smarmy, Dorcas Wellbeloved. O kurde, ile kart zdobyłem. O kurczaki pieczone. Jak chcecie sobie przeczytać, co tam było napisane, to ten. Chociaż, wiecie co, ja bym sobie otworzył i zobaczył. Zobacz, kurde, folio magii. Balfour Blaine, 1566-1629, założyciel komisji do spraw eksperymentalnych zaklęć. Beaumont Marior Banks, 1742-1845. Pionier zielarstwa i kolekcjoner wielu rzadkich okazów flory. Odkrywca strzel skrzeloziela. Aha, dobra. Dobra, tu już czytałem. Godric Gryffindor to też już czytałem. Koleś, który jego imię jakby nosi jeden z domów. Felix Summerby, twórca zaklęcia rozweselającego. Gaspard Shingleton. Urodzony 1959. Sławny wynalazca samomieszającego kociołka. Grzegorz P.
przymilny, średniowiecze brak danych. Słynny twórca tłustego namaszczenia napoju sprawiającego, że pijący bierze ofiarodawcę napoju za najlepszego przyjaciela, twierdzi się, że wkradając się w łaski króla Ryszarda zdobył wielką fortunę. Okej. I to tyle? Tak, to tyle. Okej. Mamy ogarnięte. Spoczko. Nie to, kurczę, chciałem wyjść. Zamyka księgę. Select. I idziemy dalej w takim razie. Aha, i gdzie ja to teraz trafiłem? Mięta. Curry. Łazienka dziewczyn. O nie, tutaj nie chcę iść. Klasa 2E, zaklęcia i uroki. Aneks biblioteki. Ty tu, kurde, serio w jakichś lochach jesteśmy. Bez kitu. Ale już mi się podoba ta gra, już mi się podoba. Mimo że wcześniej trochę sceptycznie do niej podchodziłem, tak, tu mi się, przyznam, że podoba teraz giereczka. Graficznie ładnie wygląda. O kurczę, gdzie my jesteśmy? Tutaj chyba nie powinienem być. Smak wymiocin. To tak jak te fasolki, które można w Stokrotce u mnie kupić w mieście. O, czyżby kolejna? Ty, ale ja mam farta dzisiaj do tych kart, nie? O kurde. Znowu kurde ten. Paczka kart z czarodziejami. Paracelsus. Archibald Alderton. 15-29. Godric Gryffindor. 41-48. Dobra. 73, dobra, to będę pamiętał jakie. Okej, okay, otwieramy księgę i czytamy. Co tutaj będzie napisane? Paracelsus. Paracelsus. 1493-1541. Znany lekarz, alchemik i chirurg. Okej. Okay. Archibald Alderton. Wstawił się... czekajcie, wiecie co, na chwilę wyłączę kamerkę, żeby można było przeczytać. Wstawił się... Wsławił się wysadzaniem w powietrze wioski Little Dropping w Hampshire podczas próby wyczarowania tortu urodzinowego. Okej, okay. To fajnie, nieźle, powiem ci szczerze. Ziomeczku. Tutaj już czytałem, to pamiętam. Godric Gryffindor. Nie to chciałem zrobić. Czemu to mi się wyłączyło? Dawaj mi na 41. To jakaś ten, dodatkowa karta jest. Jak ją włączyć? Godric Gryffindor. Nie wiem. Salazar Slytherin. Współzałożyciel Hogwartu, obecnie jeden z czterech domów Hogwartu nosi jego imię. Tak, to akurat wiemy. Tylko jak włączyć to? Dobra, na razie nie będę kombinował. Bo sobie jeszcze wyłączę. To już czytałem. To czytałem. To czytałem. Mopsus. Starożytna Grecja. Wróżbiarz, który pokonał jasnowidza Kalczajsa w pojedynku przepowiedni. O kurde. Dorcas Wellbeloved. 1812-1904. Założycielka Towarzystwa dla Zburzałych Czarownic. Zburzożałych czarownic. To tak było napisane. Alberta Toadfill. A, dobra, to już czytałem. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego, ale mam tendencję do czytania tego samego dwa razy. Dobra. To można by powiedzieć, że to by było na tyle. Kurde, znowu mi się X selectem myli.
Bo to jest trochę dziwne, bo raz zamykasz X-em, raz selectem, zamiast jednym przyciskiem. Dobra. To stąd możemy już wybywać, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że możemy stąd wybywać. Co tu mamy? O kurcze. Okej. Okay. I w zasadzie gdzie jesteśmy? Już się zgubiłem, kurde, w tej gierce. Historia magii. Nie. Tu zamknięte jest. Więc jedyne wejście, jakie może być, to tutaj. Więc otwieramy te drzwi. No, to tak żeśmy, kurde, z trzeciego piętra żeśmy polecili na czwarte piętro. Ko kurcze pieczone. Te my to dobre, kurde, Mongoły jesteśmy. Ja i Harry, kurde, brudny Harry. Dobra, tutaj już byłem, więc nawet nie warto tędy iść. Chodźmy tędy. No, tędy, Harry. Ja pierdziule, gościu. Tędy, no. Harry, this lesson is with Professor Quirrell. I've been really looking forward to it. Ty się żadnej lekcji nie możesz doczekać, więc ty tam utkaj, Hermiona. 3C. Obrona przed czarną magią. Kurde, jakie kolce tutaj wystają. Że Harry'ego to nie boli. On musi być chyba jakimś nadczłowiekiem. Coś tutaj mamy? W ogóle jakąś szafkę mamy, widzę. Jakieś siedzenie, szafkę. A, nic poza tym. Chyba, że możemy te szafki otworzyć. Nie no, kurde, to byłoby zbyt piękne. Good day, class. Today we are going to have a most illuminating experience when we learn the wand lighting spell Lumos. Not only can this light be used to illuminate dark areas, but it is also used to reveal secrets. Lumos is also a useful spell to use against spectral beasts, such as guytrashes and ghosts, provided you bathe them in the light from your wand. To learn the spell, you must each enter the spell challenge. Neville, how about you first? O nie, to się źle skończy. Wiedziałem, że to się źle skończy. Located on the other side of the crawl space. Find it and the spell will be yours. You must then return here to the classroom. No i tu mamy loading screen. Albo ekran ładowania, whatever, jak chcemy sobie to nazwać. Ja sobie to nazywam tak i tyle, tyle w temacie. Pozdro 600 na rejonie. Dokładnie tak, gościu. Ale tutaj chyba możemy zapisać gierkę, co nie? Tak mi się wydaje. Chyba możemy. Zobaczmy, ile mamy procent gry. 12. Dobra, tu myślę, że będziemy mogli skończyć. Dobra, moi kochani, to by było na tyle z pierwszej sesyjki z Harry'ego Pottera. 12% symboliczne wbite, tak więc myślę, że to jest całkiem spończo wynik. Dajcie znać, czy wam seria przypadła do gustu i czy w ogóle gierka wam przypadła do gustu, bo to jest już ostatnia wersja Harry'ego, którą ogrywamy, jeżeli chodzi o Kamienia Filozoficznego. Więc tak, jeżeli wam się spodobało, to jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Zapraszam również na grupę na Facebooku oraz na Discordy, linki są pozostawiane w opisie. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Staram się jak najwięcej informacji przekazać. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie.
trzymajcie się i cześć!